Bolesławianie przez wiele miesięcy obserwowali to wszystko, co działo się z zabytkowym budynkiem przy ulicy Zgorzeleckiej. Obiekt ten został poddany gruntownej rewitalizacji, a wewnątrz generalnie przebudowany pod potrzeby nowej siedziby Muzeum Ceramiki. Ten cały proces dobiegł już do końca i pozostały w nim już ostatnie prace wykończeniowe. Jesteśmy na ostatniej prostej z pracami wykończeniowymi, z aranżacją wystawy, z montażem różnego rodzaju multimediów, aranżacją wystaw poświęconych włoskiej ceramice, porcelanie norweskiej, ale też na przykład kończymy pracę nad wystawą naszych artystów bolesławieckich i wystawą, która będzie prezentowała ceramikę produkowaną w naszych lokalnych zakładach. Przed nami jeszcze mnóstwo pracy, mamy nadzieję, że zdążymy. Ale nie ma już odwrotu, ponieważ znany jest program uroczystego otwarcia po remoncie tej nowej siedziby Muzeum Ceramiki. Zaszczycą nas goście z Norwegii, z Włoch, z Europejskiego Szlaku Ceramiki. Między innymi uroczystość uświetni koncert przygotowany przez Państwową Szkołę Muzyczną. Będą to różnego rodzaju koncerty. Będzie występ pieśniarki z Norwegii. No i oprowadzanie kuratorskie przez Norwegów i Włochów, jeśli chodzi o ich wystawy, które prezentują ich tak niezwykle cenne i przepiękne naczynia. Ale będą też dodatkowe atrakcje, jak choćby loterie i zaplanowane niespodzianki. Organizatorzy zapraszają bolesławian chętnych do udziału w otwarciu na środę 3 kwietnia na godzinę 19:00. Wstęp będzie oczywiście wolny.